Ja będę chciał dzisiaj powiedzieć do Was praktyczne rzeczy. Będę chciał podzielić się kawałkiem siebie, kawałkiem swojego przeżywania, swoich doświadczeń, swoich rozterek, swojego poszerzania się w poszczególnych elementach. I zrobię to po to, żeby skłonić Was do pewnej refleksji, do pewnych przemyśleń. Żebyśmy nie przyjmowali tylko wiedzy na poziomie intelektualnej, tak? No ona jako pierwsza, ta informacja, ona jest potrzebna, musimy ją przyjąć, ale żeby pójść tych parę kroków dalej i zacząć to przeżywać. Ale to, co będę mówił, osadzę na drugim liście do Koryntian, na 4 wersecie. Rozpocznę od pewnego ciągu, tak żebyście złapali to docelowo, co chcę powiedzieć. Dobra, to może zacznę. 2 Koryntian, 4 rozdział od 1 wersetu. Chcę, żebyście byli ze mną na bieżąco. Dlatego mając tę służbę, która została nam poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Inne tłumaczenie żydowskie mówi, Bóg okazał nam takie miłosierdzie, że nie tracimy odwagi, wykonując dzieło, jakie nam powierzył. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwi... Ale ja wiem, co ja chcę. Ciało będzie chciało leżeć. Będzie chciało żreć, leżeć i odpoczywać. I teraz stały i stabilny umysł, zresztą modliliśmy też o to w tą środę, rozmawialiśmy, tak? On nie może być targany, po pierwsze, przez emocje. Ja mam wrażenie w ogóle ostatnio, jak z ludźmi rozmawiam, że to się mówi o tym, że to dusza ćpuna, która szuka tego pierwszego strzału, szuka tych wrażeń, ale że to nie tylko narkomanów dotyczy. Że bardzo dużo ludzi po prostu szuka jakiegoś uniesienia emocjonalnego i ono później w życiu z Bogiem, ono tego szuka. A Bóg jest duchem. W ogóle czci się Go, w ogóle spotyka się Go, w ogóle uwielbia się Go w duchu i w prawdzie. Ja wiele razy mówię, że moje spotkania z prawdą często były tak, że towarzyszyły temu emocje, często nie. Ale to nie o to chodzi. Przychodziła jakaś informacja, okej, okay, pokój, ale to nie było jakieś, nie wiem, jakie stany, wow, Boga nie ma, bo teraz ja tak, bo ja wiesz, w 1998, to ja pamiętam, zapisałem sobie pamiętnika, miałem takie emocje z Bogiem wtedy, nie? A teraz, nie wiem, Bóg się schował w ogóle, niebo jest zamknięte, nie wiem, jak to zrobić, jak to otworzyć. Nie przez emocje, nie przez to, co widzi, nie przez to, co widzi, wiecie, to jest i wierzymy w to, że żyjemy nie według tego, co widzimy, tylko że z wiary żyjemy. Ta pierwsza informacja. Widzisz coś, jakiś problem i przychodzi głos. Nie mam. Nie masz. Nie udało ci się. Nie udało ci się. Mówiłem w środę, jak się modliliśmy. Nie udało ci się, znaczy umarłeś. Jak mówisz, że ci się nie udało, albo że spodziewasz, że ci się nie uda, to spodziewasz się śmierci. A mówisz, że Jezus, wierzysz w to, że Jezus pokonał śmierć. Co znaczy nie udało się? Co to znaczy nie uda mi się? Co to w ogóle jest za informacja? Jak to mi się nie uda? Straż przy głowie. Straż. Nie wpuszczamy wszystkich. Zmęczony przyszedłem z pracy, a ty jeszcze wymagasz, żebym ja teraz straż trzymał. No to myśl o czym chcesz. Jeśli uważasz, że to jest słuszne. Nie chcę dzisiaj przytaczać wszystkich słów na to, bo to... Masa dowodów w Biblii na ten temat. Stały i stabilny umysł, to też nie jest to, przez co doświadcza. Przez 3 lata miałem pod górkę, no to jak ja mogę mieć teraz dobrze, dzisiaj? No jak? Wczoraj nawet miałem pod górkę. Wczoraj się nie udało. No i jest to słowo, tak, nagle się materializuje. No ale dzisiaj żyjesz, no. No ale wczoraj. I to jest rozmowa z człowiekiem. No ale dzisiaj żyjesz. No ale wczoraj. Ale co wczoraj? No dzisiaj żyjesz. No ale wczoraj mi się nie udało. No, nie udało ci się wczoraj. Żyjesz dzisiaj, czy żyjesz wczoraj? Nie no, wiem, przecież Agata głosiła, nie żyjemy wczoraj. Nie interesuje mnie to w ogóle. Dlaczego ty mi opowiadasz, co było wczoraj? Że wczoraj nie miałeś pieniędzy. Masz pieniądze? Wierzysz w ogóle w to, że jesteś zaopatrzony? No ale nie miałem wczoraj, mi brakło... Wierzysz? Gwałcenie mózgu. Notoryczne. Aż zmienią mu się w ogóle
sposób funkcjonowania, co pięknie nazywamy przemienieniem umysłu. On musi w ogóle być wytrenowany. Kolejna rzecz, to co czuję, nie? No to wiecie, nie? Ale poczułem dzisiaj. Tak się poczułem, tak? Czy się nie poczułem? No. Jak jestem po 9 godzinach warsztatów i na przykład mam komuś usłużyć albo iść na ewangelizację, wiecie co ja czuję? Czuję, że mi się chce spać generalnie. Czuję się, żebym sobie położył się i sobie odpoczął. To ja czuję na przykład, tak? Czuję jakieś zmęczenie, no bo ono jest. Bo 9 godzin czy ileś pracujesz, powiedzmy, tylko intelektualnie i to jest zmęczenie, tak? Jakieś, nie? No ale teraz ja nie według tego, to tak poczułem, tak? Albo zimno poczułem dzisiaj na ulicy, to jutro nie pójdę, bo zimno poczułem. Albo poczułem niechęć od ludzi, wiesz? Może oni mnie tam nie chcą, to może ja tam nie będę chodził. No. No i lęk, nie? Stały i stabilny umysł, po prostu wiecie, to jest, ja wam powiedziałem, dzielę się sobą. Ja to sobie tak wbiłem w taki prosty sposób. Jeśli przychodzi do mnie jakakolwiek myśl lękowa dotyczy zazwyczaj jakiejś projekcji w przyszłości, która będzie, nie? To ja sobie, tak sobie wytrenowałem, że wbiłem się, ale przecież lęk to jest kłamstwo. I mogę to odczuwać, bo to przychodzi, napiera to na mnie, ale ja staję, ale to jest kłamstwo. Ja nie mogę żyć kłamstwem. Ja nie jestem człowiekiem, który wierzy w kłamstwo. Ja nie pójdę za tym. Momentalnie zmienia się perspektywa w głowie. Momentalnie. Momentalnie. A często, zobaczcie, te rzeczy się nakładają. Nakładają się emocje, nakładają się doświadczenia. Doświadczenia projektują lęk. I to wszystko napiera i aleluja. Ale w środę generalnie jest duży problem, nie? Wiecie, ja mówiłem też w środę, się dzieliłem tym, bo to tak, trzeba bardzo prosto podejść do tej Ewangelii. Jesteś dziedzicem nowego przymierza. Dziedzicem. Ja we wtorek byliśmy w Radomsku, załatwialiśmy z moją mamą i moją siostrą u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia po moim tacie, nie? Więc zobaczcie, on zostawił jakiś majątek i teraz masz kwit, że jesteś dziedzicem, ale od ciebie zależy, czy coś z tym zrobisz. Czy ty weźmiesz to dziedzictwo? Mamy opisane w ogóle zawartość naszego dziedzictwa. Każdy z was ma albo w telefonie, albo gdzieś w Biblii, tak? Narodziłeś się na nowo. Stałeś się dziedzicem. Informacja do ciebie jest taka. Synu mój, wszystko co moje jest twoje. Stół jest zastawiony obficie, a mój kielich przelewa się. Gdzie? Bo nie widzę. Wracamy. Jeśli jest tak, to wracamy do miejsca. Nie, czytam teraz kolejne listy. Nie, ja w to nie wierzę, bo ja nie widzę. Nie wierzę w to. Wracam do swojej głowy i wbijam w nią krok po kroku informacje i mówię, jak ma myśleć. Jesteś dziedzicem. Nie zasługujesz na to, żeby pójść i wziąć. Nie musisz czekać na zaproszenie, bo zostałeś zaproszony na ucztę baranka, masz tam swoje miejsce. Idziesz i żresz, otwierasz lodówkę. Idziesz i bierzesz. Nie czekasz na ruch czyjś. Ty się ruszasz. Ty się ruszasz. Masz wszystkie papiery. Dziedzic. Kurczę, żebyśmy to w ogóle chcieli ogarnąć w całej rzeczywistości duchowej, jaka jest nasza pozycja jako dziedziców Boga Najwyższego. Na tej ziemi, którą mamy zarządzać. Przecież my nie zarządzamy nią z perspektywy oddzielenia od Niego. My nie jesteśmy w starym przymierzu. My żyjemy w nowym przymierzu. Proste rzeczy, nowe przymierze, oparte na lepszych obietnicach. Ile razy ja, jak było ciężko, proklamowałem, ale ja mam najlepsze przymierze w historii. A mój Bóg jest wierny, poręczył je swoją krwią. Choć ja się wywalam, to On się ze swojego przymierza nie wycofuje.
Więc mogę iść teraz i brać, bo to jest moje. I w ten sposób oddaję Mu chwałę. W ten sposób Go uwielbiam, że idę i biorę, bo On to wymyślił. To nie jest moje dziedzictwo, to nie jest mój testament. Ja jestem spadkobiercą, nie spadkodawcą. Ja idę i wykonuję Jego wolę, to jest zapis. Bierz, żryj, ile chcesz. Ja Cię nie rozliczam z tego. Przelewa się. No, idąc dalej. Ja zrozumiałem, wiecie, tak, jak człowiek rodzi się na nowo, nikt nie ma głębokich objawień. Wszyscy zaczynamy jako niemowlaki, jako dzieci. Ja zacząłem rozumieć, że jeśli człowiek w ogóle uznaje taką prostą rzecz, tak jak ludzie mówią, że Jezus realnie jest jego skarbem, tak jak człowiek to po nowym narodzeniu rozumie. Bo co to znaczy wtedy, że on jest dla niego, że Jezus jest dla niego skarbem? Że on zaczyna mu wierzyć i zaczyna być mu posłuszny. To tylko tak się jest w stanie zamanifestować w ogóle to, że jest, no traktujesz to jako coś najcenniejszego, tak? To po jakimś czasie właśnie, wskutek zmiany myślenia, zmiany umysłu, człowiek zaczyna rozumieć przede wszystkim, że on jest skarbem, on, a potem zaczynasz rozumieć, że skarb jest ukryty w naczyniach glinianych. Cały ten list w ogóle, wiadomo, że to jest list do, i te słowa są kierowane przez Pawła do zboru w Koryncie, więc do ludzi nawróconych. Natomiast kontekst jest szerszy. Dlaczego jest szerszy? Ja oczywiście, wiecie, znam zasady, znam Galacjan 6:10, że póki mamy czas, dobrze czyńmy przede wszystkim domownikom wiary, ale chcę wam pokazać Rzymian 5:8. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam, przez to, że kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Nie wtedy, kiedy byliśmy święci i czyści, tak? Bo wiemy, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, który się z Chrystusem, znaczy z Bogiem w Chrystusie nie pojednał, tak? Kiedy byliśmy po uszy w szambie. Wiecie, i ja rozważałem sobie dalej to, modliłem się, oglądałem, mówię, i zacząłem rozumieć, że od początku stworzenia Bóg ukrył skarby w naczyniach glinianych, tworząc człowieka na swój obraz. Tak to wymyślił. Jeden wymiar to jest ten, który wam powiedziałem. Chrystus w nas, Bóg w nas. Ale On skarby od początku poukrywał. Na swój obraz nas stworzył. Skarb stworzył nas na swój obraz. Żebyśmy o tym nie zapominali. I On chciał, abyśmy żyli z Nim, abyśmy rozpoznawali te skarby. Abyśmy mogli robić z nich użytek. Byśmy wiedzieli też, co On w nas włożył, w nas, jakie te skarby, tak? Żyjąc z Nim i wierząc Mu każdego dnia. I coś wam chcę pokazać teraz. Chcę wam pokazać pewną subtelną różnicę i pewien błąd, który następuje w szeroko rozumianym protestantyzmie, tak to nazwę. Chcę wam pokazać subtelną granicę pomiędzy sercem Boga a humanizmem. Przeczytam wam dwie definicje najbardziej popularne humanizmu. Humanizm to postawa intelektualna i moralna, zakładająca, że człowiek jest najwyższą wartością. I teraz są różne odłamy. Humanizm religijny powie, że tylko na ziemi, a świecki powie, że w całym wszechświecie. To jest jakby jedna definicja, że człowiek jest najwyższą wartością. Druga definicja humanizmu jest taka, że jest to nurt filozoficzny lub światopogląd oparty na racjonalnym myśleniu, który wyraża się troską o potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój człowieka w jego środowiskach społecznym i naturalnym. Szczególne prawa i obowiązki człowieka wynikają wyłącznie z faktu, że jest on jedyną istotą na Ziemi, która posiada naukę i technikę, technologię. Tak, tak, to są dwie definicje, które są a propos humanizmu. Chcę wam pokazać teraz pewne cechy wspólne. To Bóg dał człowiekowi, to padało dzisiaj, zresztą nie tylko dzisiaj, to Bóg dał człowiekowi ziemię, aby człowiek na niej panował, tak? Psalm 115, 16. Niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał
synom ludzkim. Pierwsza Mojżeszowa 1:28. Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie nią osobom poddaną. Tak więc, człowiek jest najważniejszą istotą na ziemi. Amen? Najważniejszą. Idziemy dalej. Bóg, dając Chrystusa, nie szukał swego, bo miłość nie szuka swego. Tak więc Bóg, dając Chrystusa, koncentrował się wyłącznie na człowieku. Wyłącznie. Aby nas uratować wyłącznie na tym, na nas, tak? Zrobił to za darmo, z miłości i ze swojego wyłącznego postanowienia, tak? I teraz Bóg poprzez dzieło Krzyża Jezusa i Jego zmartwychwstanie również zaspokoił ludzkie potrzeby. Dał receptę na szczęście i receptę na rozwój człowieka. Dał to, tak? Tak więc, jak Jezus szedł 2000 lat temu, On nie szukał swego, nie koncentrował się na sobie. Koncentrował się na nas. Koncentrował się na ludziach. Widzicie te cechy wspólne? One są. Oczywiście są różnice. Przytoczę trzy, bo teraz żeby nie było, że humanizm tutaj dzisiaj mam głoszę. Nie. Ale zaraz powiem, bo następuje duży system wyparcia. W humanizmie koncentracja na człowieku oderwana jest od źródła życia, tak? Czyli jest od osoby i serca Boga. Człowiek jest najważniejszy, ma zasiadać na tronie, tak? Jest jakby całkowicie w oderwaniu od osoby Boga. I humanizm, nawet ten religijny, nie prowadzi człowieka do Boga, do poznania, rozumienia Jego osoby, Jego serca, tak? A tym samym wypacza sens i cel życia człowieka. Bo jest jakby oderwane, jest to cel sam w sobie, być sam w sobie. I to jest to skrzywienie. I humanizm, odrzucając Boga jako Pana, nie prowadzi człowieka do pokuty od życia niezależnego od Boga i do nowego narodzenia. Nie? To jest ta różnica, ale wiele elementów jest wspólnych. A teraz chrześcijanie popełniają często ten błąd, że słusznie odrzucając humanizm jako diabelską doktrynę, błędnie też odrzucają koncepcję koncentracji na człowieku. Pakują to do jednego worka, bo to humanizm i tak dalej, to nie ma znaczenia. A to jest błąd. Bo to co wam przytoczyłem chociażby przed chwilą, te fragmenty a propos tego, że Jezus nie koncentrował się na sobie, tak, że Bóg dając Chrystusa nie szukał swego, tak, pokazują tak naprawdę w ogóle prawidłowy punkt widzenia w tych obszarach. I teraz o co chodzi? Ludzie błędnie odrzucają tą koncentrację na człowieku. Przede wszystkim na sobie. Nie koncentrują się na sobie. To jest od razu ten zwrot taki, że okej, ja nie wiem, jak to działają do końca te duchy religijne, tego nie mam jeszcze tak trzaśnięte, ale że człowiek może nawet nie być skażony religią. Ja nie byłem. Później się jakoś nawraca, ale czy to są zwierzchności terytorialne, czy coś, że od razu popadamy w jakieś takie krzywizny. Od razu. Ty już przestajesz być istotny teraz, już tam generalnie, tylko inni ludzie. Jak głęboko w tym pokopiesz, to w ogóle nie chodzi o to, bo to człowiek jeszcze jest w ogóle odrzucony, pogubiony, jeszcze tak naprawdę nic nie wie, próbuje dalej zasługiwać. Działał, próbuje zasługiwać, czegoś tam dotknął, ale wypieramy tą przestrzeń. Jeśli ktoś w kościołach głosi i mówi o sobie, o wyposażeniu siebie, tak? To o nie. Nie, on nie o Jezusie głosi, tak? To nie. To jest wypaczone. Ludzie mówią właśnie, że oni się koncentrują na Jezusie, nie? Ja się nie koncentruję na sobie, ale się koncentruję na Jezusie. A ja się pytam, jak? Jak byś to miał nazwać, czy zaprezentować? Jakbyś miał wyjść teraz na środek i zaprezentować, jak ty się koncentrujesz na Jezusie? To co ty pokażesz? Szpagat zrobisz? Bo to są hasełka. To są hasełka, które są rzucane. A Jezus nie szukał swego. Więc Jezus nie oczekiwał, że będziesz się koncentrować na Nim. Ty masz Jego poznawać po to, żeby stawać się na poziomie swojego umysłu, taki jak On. Dalej też kontynuować Jego dzieło, ale najpierw trzeba to przerobić, a nie dlatego, że On tego oczekuje, On nie szukał swego. On został odrzucony, On był sam. Pluli, śmiali się z Niego. Nie przeszkadzało Mu to. Dokończył dzieło, wykonało się. Powiedział, tak?
Zresztą, wiecie, to kolejna rzecz, nie? Będziesz miłował Pana Boga swego jak? Jak siebie samego. Czujność. Czujność. Dobrze, dobrze. Dobrze, brawo Asia. Jak siebie samego. Jak siebie samego. Kochani, jak można kochać innego człowieka, nie kochając siebie? Jak można mówić, że idziemy usługiwać innym ludziom, kiedy my siebie nie akceptujemy? Jak to jest realnie możliwe? Z czego my im usługujemy? Słowo zawsze wykona pracę. Oczywiście. Namaszczenie jest na słowie, ono nie wraca puste, ale efekty i zbiórki są dużo inne. Znamy to. Nie da się kochać innego człowieka, prawdziwie go kochać, a tak naprawdę nie mogąc patrzeć na siebie w lustrze. I teraz, kiedy człowiek nie koncentruje się na sobie, to w dalszej konsekwencji nie koncentruje się też na innym człowieku. Bo zobaczcie, bo to jest prosta rzecz. Tylko to, co weźmiesz od Boga, jesteś w stanie dać. Tylko to, co weźmiesz. Tylko gdzie tam dojdziesz. Często wracam do tej łacińskiej zasady, lubię ją. Nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet. Nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw, aniżeli sam posiada. Duchowa zasada. Bardzo dużo w ogóle w prawie rzymskim i nie tylko. Informacji, które były spisywane, bo spisywali je tak naprawdę teolodzy. To wtedy trochę inaczej wyglądał dostęp i do nauki. Wielu kapłanów. To wtedy jeszcze... Tam jest dużo prawd bożych zapisanych w takich źródłach prawniczych. Ja nie mówię teraz o jakimś manipulowaniu jedną ustawą, żeby tam teraz to, co się dzieje, żeby tam sobie jakieś tam partykularne cele zrobić, ale same zasady, one są często takim obrazem w ogóle duchowych rzeczy, nie? Więc jeśli ty czegoś nie weźmiesz od Boga, to komu, to co ty dasz? Przez pustego i Salomon nie naleje, nie? Musimy więc, kochani, brać. Musimy się nauczyć brać. Żeby dalej dawać, my musimy najpierw brać pełną garścią. I teraz co? Wszystko, co identyfikujesz, że nie masz. Wszystko, co identyfikujesz, że ci brakuje. Co to? Okej. Okay. Jeśli identyfikujesz, że ci czegoś brakuje, musisz to wziąć. Patrzcie na mnie. Teraz patrzcie na mnie. Na lustro za chwilę będziecie patrzeć. Bo mówię ważne rzeczy. No, nie... Rozumiecie? Jak nie mam, to nie dam. Bo co dam? I teraz serce może być gorące do tego, że chce służyć, ale jak? Jak? Jak mnie wszystko podgryza od rana. Wstaj, ty nie masz tego, nie masz tego, tego. Ja tak miałem, przed nawróceniem tak miałem. Teoretycznie byłem człowiekiem, który wiecie, po ludzku naprawdę, przecież my się mieliśmy bardzo dobrze, a budziłem się rano i to mówię, i taki podgryzacz mi taki nawijał. Czego nie ma, co nie będzie, jakieś projekcje takie negatywne, nie? Od rana mi próbował kreślić, tak? Kochani, więc a propos brania, no nie będę już powtarzał, bo mówimy to dzisiaj przez cały dzień, całe spotkanie. Ale chcę, żebyśmy, wiecie, w ogóle jakby cały czas się na tym koncentrowali, że skarb jest ukryty w naczyniach glinianych. Przebywanie z Jezusem, tak? Bycie posłusznym Jego Słowu, ono doprowadzi nas do tego rozumienia, że zaczniemy postrzegać siebie jako skarb i zaczniemy rozumieć, że te skarby są ukryte też w innych ludziach. I chcę wam pokazać parę takich zjawisk, na przykład, które występują dookoła. Kiedyś jeszcze, to już prawie 10 lat, jak odchodziłem z kancelarii,
to miałem taką tam patologiczną sytuację w którymś momencie. Ja byłem tam najmłodszym wspólnikiem, że było nas czterech. Ja jedynie chciałem coś robić jeszcze. I to nie jest teraz megalomania, nie? I było tak, że jeden grał, a trzech chciało sędziować i rywalizowali wśród siebie, który z nich jest głównym arbitrem, nie? Wiecie, jak patrzę teraz na to, to komedia, ale to patologia. Patologia, tylko że ja byłem w takim jeszcze naiwnym myśleniu, bo jak ja się teraz nawróciłem, to że już tego tak teraz nie będzie, to że to całe zło to było i te patologie to było tylko i wyłącznie w takich miejscach. Niestety obecnie widzę to samo w szeroko rozumianym kościele. Ja mam wrażenie, ja sobie tak to nazywam, że jest sporo ludzi, którzy oni nie chcą tworzyć współczesnej księgi dziejów apostolskich, oni chcą tworzyć współczesną księgę sędziów. Wiecie, i to w takim rozumieniu, naszym rozumieniu, tam nie wcześniej, ale sędziów. Ja mam to szczególne namaszczenie do tego, żeby sędziować. Nie, nie wiem, czy zwrócić. Tak, loża szyderstwa. Ale zobaczcie, jak to działa. Bo zobaczcie, bo przyjrzyjcie się na to. Ja czasami sobie na przykład patrzę, że jest jakiś człowiek, on przyjdzie, jakieś spotkanie, tu się odpali, jeszcze nie przyjął fundamentów, jeszcze nic nie wie, ale już gdzieś się wajcha skrzywia i on teraz jest facebookowy sędzia. On teraz dostał misję od Pana, powołanie, on będzie wszystkich teraz zwodzicieli w ogóle tropił. On widzi, ja jestem tam głosem. 80% ludzi ma takie powołanie. Tak się identyfikują, że oni są od sędziowania. Co później jest? Patologia. Jeden gra, 10 sędziuje. Jeden gra. Na ulicach jednostki. Realny wpływ jednostki, ale w internecie. A weź ty się przejęzyć albo pomyl w coś. To ci reportaże nakręcą i powiedzą, tak, ja go namierzyłem, mam służbę od Pana, nie? No tak jest. Tak jest, wiecie. I wiadomo, że to no, silne odrzucenie, tak niskie poczucie wartości w tych ludziach działa, ale jest tam jeszcze jedna rzecz. Oni nie postrzegają siebie jak skarb. Jakby ci ludzie się postrzegali jako skarb, oni by się takimi pierdołami nie zajmowali. Oni by się realną pracą zajęli. Realną pracą. A to jest, wiecie, oni cały czas chcą coś komuś udowodnić. Rodzicom, nauczycielom, sobie, Bogu, że oni są coś warci, że oni wytropią teraz szpiega w królestwie, oni go obnażą w ogóle, to ja. O. Tak to niestety działa, dlatego chcę wam to pokazać, że to się bardzo różnie manifestuje, czy człowiek się postrzega realnie jako skarb, czy on siebie nie postrzega jako skarb, nie? Ja to bym osobiście wolał, wiecie, żeby każdy człowiek, ja bym chętnie nawet w internecie posłuchał tych rzeczy z innych kościołów. Jak ludzie opowiadają każdego dnia, co przeżyli z Bogiem. Jak człowiek wychodzi w niedzielę i mówi w poniedziałek to, we wtorek to, w środę to, w czwartek to, w piątek to. I fajne rzeczy. Ja bym się tym chętnie pobudował. Ale tak naprawdę ostatnio mam problem, żeby znaleźć jakiekolwiek rzeczy, bo wszyscy tropią. Tropią, namierzyli. O, ten, tego, tak? A później idziemy na ulicę i nikogo nie ma. Jakoś nie widać tych ludzi. Nie widać. Nie widać tych, co by rzeczywiście jakiekolwiek dzieło pańskie robili. Ale co wam chcę powiedzieć? Dlaczego o tym też mówię? Jak to przerobicie? Nie zrozumiecie. Przerobicie. Ci z was, którzy tego nie przerobili, bo być może sporo z was tak, to zobaczysz też, jak wzrośniesz ty i jak wzrosną twoje ewangelizacje. Jak zrozumiesz to, że skarb jest ukryty w naczyniach glinianych. Jak z tej perspektywy będziesz szedł na ewangelizację. To jest, wiecie, ja w ogóle, ta służba, cała ta otoczka, cała ta koniunktura, ona często w ogóle wyprzedza te rzeczy, które są prawdziwe. Ludzie się na tym koncentrują. Ja to brzydzę się tym generalnie. Jeśli widzę, że od tego się zaczyna służba człowieka, nie? Ja w ogóle
Ja musiałem zrozumieć też to, że trzeba człowieka szukać. I zechciałem go szukać. Po pierwsze, jak zacząłem, że moje dzieci są inne. Masz małe dzieci, to każdy człowiek, czy by chciał, czy nie chciał, to ma jakąś w ogóle wizję, jakie to dziecko ma być. Masz swoją wizję, masz w ogóle. Wychowam je dla Pana. I często rozumiemy dla Pana, to ja go wsadzę. Ten będzie prorok, ten będzie apostoł, ten będzie to i tak nam się to wydaje, że my to tak zrobimy, nie? Ale teraz nie o tym mówię. Później na przykład się okazuje, mamy dwójkę dzieci i oni w wielu aspektach są kompletnie inni. Ja się musiałem tego nauczyć. Bo ja sobie musiałem uświadomić, że ja podchodziłem schematycznie. Skoro jedno się zachowywało tak w sytuacji, to oczekiwałem, że drugie się zachowa tak samo. To ze mną był problem. Ja musiałem to zrozumieć, że to jest człowiek i tu nie chodzi lepiej, gorzej. Inaczej. Inaczej coś przeżywa, inaczej coś rozumie, ma inną osobowość, ma inny charakter. No ale człowieka chcesz pozyskać. Człowieka szukasz. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, jak Pan Jezus powołuje Mateusza celnika. Jak rozmawia z cudzołożnicą. Wejdźcie głębiej w tę sytuację. Dlaczego on to wie? Dlaczego on to widzi? Bo on się na człowieku koncentruje. On nie robi entej ewangelizacji. On ludzi widzi. I ludzi szuka. Skarbów ukrytych w naczyniach glinianych. Wiecie, teraz byliśmy w piątek i w sobotę w Białymstoku, głosiliśmy. I Rita po ewangelizacji mówi, w piątek, ty wiesz, że ty głosiłeś 50 minut? Nie wiem. Wiedziałem, że może ciutkę dłużej niż zawsze. Nie patrzę na zegarek, jak głoszę. Ale wiecie, to jest tak, że ja przyjąłem prostą informację kiedyś. Banalnie prostą. Że jestem rybakiem ludzi. I jak ja idę i chcę głosić, to ja sobie chodzę po tym rynku. Ja w ogóle lubię chodzić, mi się trudno w miejscu stoi, nie wiem. Ktoś mi kiedyś napisał, że to jest jakaś przypadłość, w ogóle, może jakaś przypadłość, nie wiem. Ja lubię chodzić. Chodzę sobie po tym rynku, jak głoszę i patrzę na tych ludzi. Ja do ludzi mówię, nie do budynków. Szukam kontaktu. Szukam. I jak znajduję, na przykład w piątek było tak, że stanęła kobieta, w takiej dosyć bezpiecznej odległości. Ale skoro ja głosiłem przez 50 minut, to na 50 minut słuchała. A ja nie głosiłem takich, wiecie, leciutkich, przyjemnych rzeczy. Głosiłem prawdziwe rzeczy. I ona stała i słuchała. I ja mówię do tego człowieka. Mówię do wszystkich tak naprawdę. Szukam, patrzę. Ale jak znajduję tego człowieka, to Duch Święty też zaczyna mnie prowadzić. Przecież ja idąc na ewangelizację, ja wiem, że chcę Ewangelię głosić, tak? Przecież ja nie wiem, co ja powiem. Nie wiem. Żyję tym. Opowiadam swoje życie. Przeżywam Ewangelię. To jest coś, z czym żyję, co mnie w ogóle napędza. Więc ja w ogóle o tym mówię. Teraz spotykam człowieka i widzę go w ogóle i mówię do niego. Nawiązujemy kontakt. Głoszę. Oczywiście są inni, oni słuchają, tak? Ale ja, widzisz to, rozpoznajesz. Kto w ogóle cię bierze teraz? Kto bierze to słowo? Wczoraj byliśmy, było tak samo. Głoszę. W pewnym momencie przyszedł człowiek i wiem, że... I zaczyna słuchać. Zaczyna tak... Widać, że pierwsza moja reakcja... Albo jest na mnie nakręcony, albo generalnie tak negatywnie, tak? Albo wszystko bierze, nie? Podszedłem później, okazało się, wszystko brało. Ale ja mówiłem do niego, bo jak on stoi, tak? To tak jakbyś ty teraz usiadł, nie? To ja bym ci mówił. A Duch Święty mówiłby do mnie i co? I dary Ducha Świętego też działają wtedy. W ogóle słowo się jakieś... My czasami nie mamy świadomości, że to, co my mówimy, jest odpowiedzią dla tego człowieka. Bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie uzdrowienia, że kogoś palec boli, czy coś mu się stało. To też jest ważne. Ale ludzie, wiecie, jak mają pokrzanione psychiki, jak mają pokręcone różnego rodzaju rzeczy. Ale ja tak mam. Ja tak wychodzę i ja tak przeżywam. Ale szukam człowieka.
I teraz wiecie, patrząc już z tej perspektywy, ale już mówię po tym, że rozumiemy, że jesteśmy skarbem, że rozumiemy, że skarb jest ukryty w naczyniach glinianych. Każdy człowiek później dalej musi sobie, ale przeżywając to, musi sobie odpowiedzieć na pytanie też, czy pójdę na moją Golgotę, walcząc o innego człowieka. Nikt nie musi iść na Golgotę. Jezus poszedł na Golgotę, to jest wystarczające, idziemy do nieba. Nie? Wszystko mamy w ogóle, wszystko, co potrzebujemy do życia, do pobożności, została nam dana, jest łaska generalnie, jest okej. Okay. Ale we mnie na przykład, w kolejnym etapie to rośnie. Zaczyna to pracować. I teraz w ogóle, jeśli decyduje się iść na jakąś swoją Golgotę, co by to nie było, ja nie wiem, co twoją Golgotą w życiu ma będzie, na pewno nie miliard dolarów na służbie, bo to nie Golgota. To dlaczego tam idziesz? Czy właśnie idziesz tam dlatego, że jesteś zbudowany tym, swoją tożsamością, tym, kim ty jesteś, jesteś przeraźliwie wdzięczny z tego powodu, że w ogóle skąd pochodzisz? Co w sobie w ogóle masz? Kim ty jesteś? Bo nawet nie to, co w sobie masz, a kim ty jesteś? Jak to oglądasz, przeżywasz? Ja sobie rozmyślam o takich rzeczach często. Ja wam mówiłem no, tydzień temu, że ja tak naprawdę, to jest moje subiektywne. Uważam, że człowiek, który się rozwija w Chrystusie, on w pewnym sensie całe życie tu na ziemi będzie się rozwijał w zakresie coraz głębszego rozumienia tego, kim on jest. I to nie znaczy, że tu jest poczucie braku. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Bo to, co wam mówię teraz, ja w ogóle jestem na maksa zbudowany. Zbudowany też tym, kim on mnie stworzył. Ja to w ogóle oglądam, ja to przeżywam. I teraz to mi spowodowało wajchę na innego człowieka. Że ja chcę, żeby ludzie mieli tak samo. Ja chcę ich pozyskiwać. Jezus tak robił. Zaczynam ich szukać, tak? No ale żeby iść na tą Golgotę, każdy człowiek najpierw musi uratować przede wszystkim siebie. Coś wam jeszcze powiem a propos głoszenia Ewangelii w ogóle i takiej postawy, jak pod koniec stycznia umarł mój tata i ja się w ogóle nie interesuję pogrzebami, powiem wam szczerze. Ja po moim nowym narodzeniu nie miałem za dużej też w ogóle praktyki, ja w ogóle nie miałem praktyki, jeśli chodzi o organizację takich rzeczy. Co, gdzie, jak tam się załatwia, bo dla mnie pogrzeb to jest nic. To jest coś kompletnie bezwartościowego. Jedyną wartość, wbiłem sobie to do głowy dawno temu. Jedyna wartość, jaka jest, może być na pogrzeby, to tylko wtedy, kiedy idziesz, możesz głosić Ewangelię. Kiedy możesz w ogóle cokolwiek uwolnić. No bo no co, pożegnanie ciała, na jakie. Ja nie chcę w ogóle wchodzić w te jakieś toki myślowe. I pamiętam, że był dzień pogrzebu. My nawet nie mówiliśmy za bardzo o tym, chyba nikomu. Nie rozsyłaliśmy informacji, no po prostu. No. I takie moje było myślenie, że może, no nie wiem, tam część osób wie, coś sąsiedzi, pewnie będzie z 10 osób. Tak się spodziewałem. Ale jestem otwarty na to, że chcę głosić Ewangelię i jestem otwarty na to, że chcę pozyskiwać innych ludzi. I wiecie, i stoję sobie tam przed tą kaplicą, bo w kaplicy tam miałem głosić. I zaczynają się schodzić ludzie, zaczynają się zjeżdżać. Ludzi było, myślę, że ponad setkę. Zaczęli zjeżdżać w ogóle przedstawiciele z Bełchatowa, w ogóle oddelegowani, w ogóle w strojach, tam z kopalni. Przyjechała orkiestra, przecież ja tego nie załatwiałem, to oni sami w ogóle dzwonili, oni sami pytali, a jeszcze mówiłem im, czego im nie wolno grać, a co będą grać, nie? Wiecie, oni byli w ogóle zaskoczeni, to już wam mówiłem, to już nie chcę w to wchodzić, ale i podszedł do mnie Julian, bo stanąłem sobie tak z przodu i chyba miałem łzy w oczach. On podchodzi do mnie, mówi, tato, przeżywasz, tato, nie? Tak wiecie, tak ja mówię, synu, po prostu jestem mega wdzięczny, że mam do kogo głosić. Widząc tych ludzi, w ogóle mówię, kurczę, odpowiedź na wołanie serca, nie? Stali sobie w kaplicy, a ja im mówiłem poselstwo ewangelizacyjne, tak? I teraz pójdę dalej, bo powiedziałem wam, że będę bazował na tym drugim liście do Koryntian, więc idąc dalej, ale kiedy człowiek to rozumie, co mówię do was teraz, przeżywa to, rozważa to, przeżywa to, wierzy w to,
że jest skarbem, że skarb jest ukryty w naczyniach glinianych, kiedy rozważa swoją tożsamość, swoją pozycję, kiedy na przykład on się nie boi dalszego na przykład wywodu Pawła, który jest tutaj. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpoczeni. Czyli co? Doświadczający przeciwności, ale nie poniżony, nie upodlony, nie stłamszony, nie udręczony, nie wycieńczony. Czasem bezradni. Wiecie, kiedy jestem najbardziej bezradny? Na ludzkie wybory. Różnego rodzaju, na decyzje, które podejmują, tak? Ale nie tracący wiary, nie gorszący się. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Prześladowani, ale nie pokonani. Nie tracący poczucia bezpieczeństwa. Nie tracący wewnętrznego pokoju. Radośni. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim nosząca, aby życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje nas, a życie was. W tym fragmencie, akurat to jest głębokie przemyślenie Pawła, ale on nie odwołuje się tyle do osobistego życia wierzącego, ile do usługiwania innym ludziom i daje siebie za przykład. Paweł mówi o pewnej cenie, którą musi ponieść każdy usługujący, chcący tam prawdziwie uwalniać życie. Mówi o doświadczeniu tego, co Jezus. Ale o cenie, która w swojej istocie, ona nie jest ceną z poziomu wieczności. Bo zakończę tym, co zakończył ten wywód Paweł. Mając zaś tego samego ducha wiary, co Jezus. W ogóle rozważacie to? Rozważacie to? Że mamy tego samego ducha wiary, co Jezus. Bo jak na przykład, jak sobie czytam jakieś dzieła Jezusa, jak sobie o nich rozmyślam, to od razu je łączę z tą świadomością. Mam tego samego ducha wiary. Tego samego. Nie jest on wybrakowany. Nie jest mniejszy. Wiecie, to od razu wypycha do przodu. Jak to jest napisane? Uwierzyłem, przeto powiedziałem. I my wierzymy i dlatego też mówimy, wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził. I razem z wami przed sobą stawi. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem, albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co niewidzialne, to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. W tym, co czytałem wcześniej, w tym całym, plus tej puencie, która jest tutaj, zawarta jest prosta recepta na życie i na służbę. Prosta recepcja, taka recepta, taka kwintesencja. Po pierwsze, żyj z perspektywy wieczności. Masz to napisane. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, to, co niewidzialne, jest wieczne, tak? To, co mówiłem tydzień temu, być jest pierwsze. Być jest większe niż mieć. Mieć jest skutkiem, mieć jest wynikiem. Ale żeby mieć, trzeba być. Trzeba wiedzieć, kim się jest. To jest po pierwsze. Drugie. Wierz w swoje nowe narodzenie. Wierz w to. My wiemy, że narodziliśmy się na nowo. My się też nauczyliśmy. My się osłuchaliśmy z tym. Ale ja często, jak rozmawiam z ludźmi, ja mówię, ty zapominasz, że ty się narodziłeś na nowo. Jeśli się narodziłeś na nowo, nie? To jest broń. To jest broń. Ile razy używałem nowego narodzenia? Zresztą mówiłem o tym jako broni. Ale ja jestem nowy w ogóle. Jestem w Chrystusie. Nieważne, jak ja jeszcze rozumiałem, czy na początku, ale ja to potraktowałem poważnie. Akurat to potraktowałem poważnie od samego początku. Nowe narodzenie. Wierz w słowo i w każdą obietnicę. To, co mówił Artur dzisiaj. Wiecie, to... Wiecie, wielokrotnie na środowych modlitwach brałem obietnice, nie wiem, czy pamiętacie, i modliliśmy się obietnicami. Po co? Żeby też ukształtować was pewien nawyk. Obietnica to obietnica, a każda obietnica ma dla nas swoje tak w Chrystusie Jezusie. Rozważasz to? Widzisz inną sytuację w swoim życiu? Zgadzasz się na to? Ja widzę obietnicę. Widzę obietnicę. Ona ma dla mnie swoje tak. Staję teraz na tym słowie. Egzekwuję to słowo. Biorę to, czego mi brakuje, bo jestem synem. Ja nie muszę iść zapytać, tato, a ja mogę? Mam testament. Biorę. Biorę.
Dalej, uwierz, że jesteś skarbem. Już nie będę tego dalej rozwijał. Odkrywaj skarby ukryte w naczyniach glinianych. Zobacz, gdzie tu skarbu siedzi. Zobacz. Kochani, tak mamy się widzieć. Nie mamy się oglądać jako o, a syn tego, to mojego syna kopnął. Ja go nie lubię. Nie, nie będę z nim gadać. Skarb tu siedzi. Skarby tu siedzą. Boże skarby, Boże potencjały. Wiecie, w ogóle to jeszcze tak wam powiem, patrzenie w taki sposób naprawdę otwiera pewne kanały. Na przykład byliśmy w Kenii, czy jak jesteśmy w Kenii, no i tam oczywiście wiele osób religijnie jest uczona i oni generalnie mają, zaczynają swoje spotkanie, tam ktoś wychodzi, czy tam jak ktokolwiek przemawia, mówi Buana Sifiue, to jest chwała Panu. I okej, okay. I teraz możesz podejść schematycznie, o, religijni, ludzie religijni. Wchodzimy do takiego kościoła małego, wychodzi człowiek, mówi Buana Sifiue, a Duch Święty do mnie, on w to wierzy. On w to wierzy. A? I co teraz? Masz lepszą naukę i mu to zabierzesz? Jakim prawem ty mu to zabierzesz? Masa ludzi gada tak, bo gada, ale ten człowiek w to wierzy. On chce oddać w ogóle Bogu chwałę swoim życiem. Tak jak on rozumie, on może być prosty. On może fundamentów nie zna, nie możesz mu tego zabrać. Nie możesz patrzeć schematycznie. Ostatnio tak myślałem, bo rozmawialiśmy z Julitą, wiecie jak się witają prawosławni? Znaczy teraz to nie wiem, czy się tak witają, kiedyś się witali. Chrystus woskresie, tak? Chrystus zmartwychwstał, nie? I odpowiedź jest jakaś tam zaiste zmartwychwstał. I oczywiście, część ludzi gada tak religijnie, ale tak sobie pomyślałem o czymś innym. Jak mówisz dzień dobry, nie? To co ty mówisz? Bo są trzy możliwe w ogóle kierunki. I od tego, jak ty mówisz dzień dobry, bardzo dużo zależy w rzeczywistości, wokół ciebie nawet. Bo możesz idąc i mówić, spotykam Rafała i mówię, dzień dobry. Ja teraz ogłaszam i w ogóle i dziękuję, że mój dzień jest dobry. To jest pierwszy kierunek, tak? To jest mój dobry dzień. Ja to ogłaszam, to jest moje dziękczynienie, w ogóle tak jest. Ale mogę przyjść do Rafała, nie? I powiedzieć, dzień dobry, dla ciebie dobry. Błogosławię cię teraz w ogóle. Niech twój dzień będzie dobry. A mogę trzeci kierunek palnąć, dzień dobry. Bo tak mnie nauczyli w szkole. Bo była uwaga w szkole, jak się nie, dzień dobry nie powiedziało pani i się nie stanęło. Nie? Ale jak szukasz człowieka i wejdziesz teraz do sklepu gdzieś, jeśli na nim zależy, powiedz mu, dzień dobry. Ludzi chcemy pozyskiwać, kochani. Ludzi chcemy pozyskiwać. Naprawdę, wiecie, kupa rzeczy robi się po prostu machinalnie, tak? Więc bądź otwarty w relacji na innego człowieka. Szukaj go. Nie podchodź schematycznie. Nie podchodź schematycznie. To człowiek jest. Człowiek jakiś. Niech twoje życie będzie też dostępne dla innych ludzi, tak? Skróćmy w ogóle dystans, złammy bariery, nie? Głośmy, prezentujmy swoim życiem prawdę. Standard, który może konfrontować sumienia ludzi. Nie bójmy się angażować i poświęcać. I teraz pozwól, aby to, co nieprawdziwe w twoim życiu, mogło umrzeć. Bo tylko wtedy może narodzić się życie. Pamiętajcie, kochani, że droga do zmartwychwstania i droga do życia zawsze prowadzi przez śmierć. Więc jeśli jest jakiś bałwan w tym temacie, tak? Trzeba go zabić. Jeśli on jest jakąś blokadą przed manifestacją życia. Bo to często, wiecie, te bałwany powodują, że człowiek nie potrafi dostrzec potencjału innych. Nie potrafi zobaczyć, że skarb jest ukryty w naczyniach glinianych. Porozważajcie to. I przeżywajcie to. Te proste informacje. Jestem skarbem. Lustro jest, więc myślę, że zaraz Artur coś powie więcej. Amen.